Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej części Rings of Guts. Tym razem zajmiemy się logowaniem do naszej gry. Na początku stworzyłem sobie Game Object System, więc go wywalam, bo jest mi niepotrzebny. Stwórzmy sobie nową scenę i nazwijmy ją System. To jest nasz główny element, który będzie przechowywał różne takie systemowe pierdoły. Typu nazwa gracza i tak dalej, i tak dalej. Potrzebuję tylko takiego obiektu i przerzucam tutaj sobie nasz skrypt login. Ten skrypt jest pusty, jednak muszę napisać już awake, żeby don, jak to się pisze? Don't destroy unload this. To powoduje, że po wczytaniu nowego poziomu nasz ten obiekt system nie będzie usunięty. Zostanie tak jakby przeniesiony. To mogę wam fajnie pokazać. Application load level i tu napiszmy sobie pretia, bo tak się nazywa mój poziom, gdzie jest gracz i tak dalej, i tak dalej. Aha, muszę zapisać tu scenę. Gdzie? Dobra. Since mine menu. Dobra, zapiszemy sobie nasze to. I spójrzcie, mamy ten obiekt system. Automatycznie po starcie powinno przenieść nas i ten obiekt system, spójrzcie, zostaje. On nie został usunięty. Na tym cały bajer polega. Jednak ja tego jeszcze nie chcę. Gdyż void. I tutaj będziecie mieli trochę z graficznego interfejsu użytkownika, o którym miałem nagrać odcinek dopiero jak wyjdzie Unity 4.6 bodajże. No, ale widocznie już teraz trzeba będzie trochę poruszyć. Mianowicie, w moim Resources GUI... O, maszcie, raz i się zawiesiło. Resources GUI. Mam już kilka naszych GUI, to nie interesuje mnie. Mam już kilka przygotowanych z Photoshopa, powycinałem elementy. Oprócz tych, te skądś jakiegoś gotowca dorwałem. Mamy main menu i on jest już ustawiony, nasz cały GUI, prawda? Zatem sobie zdefiniuję publiczny wygląd, czyli GUI skin. Ok. I tutaj chcę GUI.skin. Równa się, a może tak, skin. Dobra, tu zmieniam sobie szybko nazwę. I teraz w całym obrębie tego skryptu i tylko i wyłącznie tego skryptu będzie akceptowany ten skin, który tutaj właśnie sobie zdefiniowałem. Przerzućmy się jeszcze raz na system i wrzućmy nasz GUI skin. Ok, teraz zdefiniuję sobie kilka obszarów GUI layout. Begin area, new rect, weźmy sobie screen width na nie wiem, 3, 1/3, albo weźmy sobie na pół, minus, załóżmy nasz element będzie miał 100, screen height, to też na pół walnijmy, minus, albo nie, tutaj dajmy sobie 200, to żeby tak wycentrowane było, 200 minus 100, bo będzie 200 miał wysokości i 400 szerokości, więc po połowie. 400, 200. Ok, ale tego rekta by się przydało trochę przenieść. Ok. Private rect login area. Czyli stworzymy sobie pewną dostępną, prywatną, zmienną, przechowującą informację o tym, w którym miejscu jest położony ten obszar. A dlaczego tak robię? Dlatego, że zechcę narysować sobie teksturę, która właśnie ma przykrywać cały ten login area. GUI layout and area. Ok. I teraz tak, chcę sobie namalować teksturę, więc zróbmy public. Albo nie, teksturę walnijmy na cały obszar.
background. Bo jeżeli chciałbym na dany obszar, czyli na ten panel logowania, to bym tylko wziął GUI draw texture. Tutaj bym tylko dał login area, a tutaj background. I tak by mi to działało, przykryłoby mi to, co chcę. Może najpierw tak pokażę, jednak ja oczekuję całkiem innego efektu. Chcę na całą wysokość ekranu. I nie robię tego za pomocą tych komponentów wbudowanych. O, nazwę mi zjadło. Proszę bardzo. Nie robię za pomocą tych wbudowanych GUI text, GUI texture, 3D text i tak dalej, ponieważ uważam to za zbędne narzędzia. Okej, chwilowe cięcie techniczne. Tak jak mówiłem, tych narzędzi staram się nie używać, bo według mnie one są beznadziejne. Poczekamy na nowe GUI. Dobrze, zatem tu możemy sobie nadać teksturę. Fajny jest myk zablokuj i możemy sobie... Dzięki temu, że tutaj blokuję, mogę przeglądać sobie różne obiekty i nie zmieni mi się inspektor. Dopiero niedawno coś takiego zobaczyłem. No i dobra, odpalamy. Patrzymy, no widzicie, kiepsko to wygląda, jednak to jest nasz obszar logowania. Tu będą nasze pola, w których będziemy podawali login, hasło i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja chcę na całą wysokość ekranu, czyli zróbmy tak, new rect i zdefiniujmy od punktu 0,0, czyli lewy górny róg, przez screen, co się najpierw podaje, width, tak, screen height. Dzięki temu zabiegowi mam na cały, to rozciągnięta jest ta tekstura, prawda? Okej. Wiadomo, że najlepiej by się tutaj spisały patterny, czyli grafiki powtarzające się, ale na chwilę obecną takich nie posiadam i nie będę ich stosował w związku z tym. Dobrze, mamy nasze network system. Teraz musimy sobie zdefiniować kilka takich pól. Czyli GUI layout label. Napiszmy sobie login. Ale zrobię to jeszcze inaczej. GUI layout begin horizontal, czyli zacznij poziomu rysować. GUI layout text field. No na razie pusty. I zakończmy to. GUI layout and horizontal. Aha, i tutaj jeszcze jedna rzecz. Musimy pokazać ile znaków, coś takiego możemy wprowadzić. Ja ustawię to na 25. Podobny myk stosujemy tutaj, że jedno pole podmienimy. Ok, i tutaj damy sobie hasło. 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 Dobra. I zamiast... A, czyli nie w labelu to jest, tylko w text field. 25, ok. Tu tak samo, tyle że tutaj weźmy sobie password field. I ono na początku będzie puste. Jakim znakiem będziemy kodowali to wszystko, to będą gwiazdki i tu nie mam pojęcia, czego podaje się 0. I również ile znaków możemy wprowadzić. Gwiazdki, czyli co będzie pokazywane zamiast wpisywanych liter. Zapisujemy, odpalamy i sprawdzamy. Proszę bardzo, nie da się nic wpisać, a to mam wszystko już poustawiane za pomocą, wiadomo, GUI skina. Nie można nic wpisać, gdyż nie przypisujemy tego do zmiennych. Zatem zdefiniujmy sobie kilka zmiennych. Login i hasło. Oczywiście na początku warto to wyczyścić, string empty. I teraz tak, na początku nasze text field to jest oczywiście login. Czyli login równa się to, co wpiszemy w polu, a w polu ma się pokazywać login. Tak samo z hasłem. Mamy hasło i zapisuj to, co wprowadzisz do zmiennej hasło równa się hasło. Teraz powinno już to działać.
Jak widzicie, to się nam pokrywa. Nie wiem, dlaczego taka różna szerokość tego jest. Możemy sobie ustawić GUI style. Nie, czekajcie. Tutaj było inaczej. GUI layout with 200. Nie, 200 to za dużo. Szerokość mamy. No to w sumie 200 można. Będzie pół na pół. Ten sam zabieg stosujemy tutaj. Dzięki czemu nie powinno to nam tak brzydko rozwalać. No, jak widzicie, teraz jest spoko. Widzicie, 25 znaków przekroczone. Ok, teraz warto zaznajomić się z API. API jest to system komunikacji serwera z bazą danych. Polega on na tym, że podajemy tutaj nasze dane dostępowe do serwera, na przykład MySQL, i za pomocą pewnych poleceń możemy pobierać dane. Ja w tym przypadku będę sprawdzał, czy użytkownik istnieje, czy hasło, które podał, się zgadza. Jeżeli tak, zwrócę jego ID. Wyświetlę. To już jest bardziej do odcinka o PHP, o logowaniu. Na pewno w którymś tam omówiłem tą kwestię. Tak samo będzie to wyglądało jak w przypadku innych logowań. Sztuka jest taka, że z Unity będziemy wysyłali żądanie do tej strony. A co to jest za strona? Otóż zarejestrowałem kiedyś na CBA domenę smartmedia.cba.pl. I to jest taki panel będzie zarządzania swoim kontem przez stronę internetową. Mamy tutaj pewne pole logowania. Tu będą różne blogi. Znaczy się blog z postępem prac, prawda? Podaję login i podaję hasło, enter, aha, tu mi wywala błąd, gdyż hasło zmieniłem. Tylko po to, żeby... Czekajcie, ja teraz je zmienię i wznawię. Ok, już zmieniłem hasło, już można się dostać do bazy danych. I dobra, teraz loguję się. Enter, ciach, zalogowano. Teraz przyjrzyjcie się jednej kwestii. Mianowicie, tu mam różne pliki i zamiast do indeksu wszystkie żądania będę kierował do API PHP. I to ten skrypt będzie pozwalał mi na zalogowanie się w grze. I tu jest jeden haczyk. Otóż moja gra musi posiadać zdefiniowany parametr adresu w game. Może on być pusty, ale oby był zdefiniowany. Tu natomiast mamy pewne zabezpieczenia, coś w tym stylu. Jeżeli nic nie przesyłam w tablicy post, ponieważ o nią nam chodzi, jeżeli ktoś nie ogarnia, to radzę zaznajomić się z poprzednimi filmikami z kursu PHP. Wówczas wyświetli nam access denied i zakończy wywołanie skryptu exitem. Jeżeli, tu jedziemy dalej, jeżeli nie znajdzie w playersach, gdzie login jest to, co podamy w naszym okienku, czyli w polu login, jeżeli nie znajdzie takiego gracza, wówczas wyrzuci nam user doesn't exist. Natomiast jeżeli znajdzie takiego gracza, sprawdzić to jeszcze raz i hasło będzie pasowało. Dlaczego sprawdzić jeszcze raz gracza? Ponieważ mogę mieć hasło Gucio i drugi użytkownik będzie miał Gucio. Jeżeli tylko będę sprawdzał po haśle, bez loginu, wówczas zaloguje się ten, który pierwszy występuje w bazie danych. Jeżeli ja będę wyżej niż Kowalski, a mamy takie same hasła, to ja się zaloguję, a Kowalski będzie się cały czas logował na moje konto. Sorry. No i to jest właśnie takie zabezpieczenie, że musi login i hasło pasować, wtedy dopiero się loguje. Czyli łopatologicznie te dwa pola muszą się zawartościować. Tekst w tych dwóch polach musi się zgadzać z wpisem w bazie danych. No dobrze. Jeżeli natomiast hasło nie pasowało i zwróci pustą tablicę, wówczas wyrzuci błąd wrong password i zakończy. I tutaj ustawiamy sobie parametr get, już wcześniej zdefiniowany w URL-u. Jeżeli istnieje ten parametr, wówczas wyświetli tylko ID, bo tylko ID będę potrzebował. W przeciwnym wypadku
kiedy to już jest normalna strona, to już jest to, co się logowaliśmy. Ono nie posiada tutaj w getcie nic, prawda? Proszę bardzo, nic się nawet nie dzieje, ponieważ potrzebuję jeszcze... O. A, i muszę przekierować to na API. Access denied. Nie mogę za pomocą adresu URL się dostać tam. No dobra. Nie mogę... Tutaj mam przekierowanie. Location index PHP. To jeszcze stare. No nic, dobra. Już naprawione. I teraz tak. Nie mogę stosować przekierowań, tylko muszę wyświetlić to ID i potem tym ID będę się utożsamiał. Dobra, ja tu muszę jeszcze przywrócić normalne hasło. Dobra, czekajcie, jeszcze się zapisuję. Ok, zapisało się, opuść stronę. Tu cyk, wszystko działa bez zarzutu. Możemy to zminimalizować, załóżmy. I teraz tak, potrzebuję, mam login, hasło. No i teraz potrzebuję private int i niech to będzie ID. Ok, teraz zacznie się cyrk. Potrzebujemy jeszcze butona pewnego. Jeżeli GUI, oj, layout, button, tworzymy sobie przycisk zaloguj się. Ok, i jeżeli kliknie, coś się stanie. Sprawdźmy, czy to ładnie wygląda. Ja chyba nie powinienem tutaj polskich znaków stosować, gdyż czcionka nie obsługuje. Teraz powinno być zdecydowanie lepiej. Właśnie trzeba taką czcionkę dopasować, co obsłuży polskie znaki. A dużo jest takich mimo wszystko. Zaloguj się. Tu na razie się nic nie dzieje. Gdyż tu dopiero zaczniemy zabawę z IEnumerator. Dobrze. To jest taka funkcja, która się może wykonywać równolegle. Tak jakby w międzyczasie się tworzy, tutaj gramy dalej, a w międzyczasie coś nam nabija, na przykład wynik, albo czas nam jakiś questa liczy, coś w tym stylu. To są właśnie IEnumeratory, w których możemy stosować funkcję wait for seconds. Również w nich czekamy na odpowiedź z serwera www. Różne cuda można z tym tworzyć. To jest tak jakby tworzy się osobny wątek, w którym coś się oblicza, potem skończy. Jeżeli tak każemy, prawda? Login www, no, nazwijmy to. Nie przyjmuje żadnych parametrów. I teraz tak, musimy utworzyć www.form. www.form jest to specjalna klasa, która potrafi przechowywać, nadać pewne nazwy. Tam wymagamy login i hasło. Wymagamy takich pól. Dzięki www.form możemy takie pola utworzyć i przypisać pewne wartości. Potem przy wczytywaniu tej strony możemy te wartości przekazać, dzięki czemu zamiast access denied pojawi nam się stosowny komunikat. Nazwijmy to form równa się new www.form. I teraz do tej formy... Ups. Add field. Potrzebujemy field, czyli pola, i field name niech będzie login, gdyż takich pól oczekuje nasze API. I to będzie login? Login. Ouch. Błąd logiczny. OK. I teraz kolejne pole to jest... Oj. Add field. Hasło. Nie wolno stosować polskich znaków standardowo. Hasło. Coś mi się komputer wiesza. Dobrze, mamy nasze przygotowane www.form. Teraz przygotujmy zwykłe www, wywołanie jakiejś strony, prawda? Jest, niech to będzie page. Równa się new www. I teraz potrzebujemy URL-a. I jest to tak. HTTP www smartmedia cba.pl.
Pokazujemy, gdzie znajduje się ten skrypt, czyli API PHP, tam kierujemy to. I teraz action to jest parametr, który określa, co chcemy zrobić. Chcemy się zalogować, piszemy login, a logujemy się z gry, więc ustawiamy sobie parametr game. Tak właśnie jest skonstruowany ten skrypt, żeby na takie polecenia reagował, że jeżeli jest ustawiony action, wykonuje odpowiednią akcję, taką jaką przypisaliśmy tutaj, jaką zaprogramowaliśmy. Natomiast tutaj ustawiam parametr game, on jest pusty, nie ma tu żadnego równa się i tak dalej, bo tego nie trzeba, on tego nie sprawdza. Potem możemy ewentualnie na sprawdzenie, czy to jest Rings of Gods, czy Tetris i tak dalej. Możemy dzięki temu sprawdzać, do jakiej gry się próbujemy zalogować. Ja na razie mam tylko jedną, więc loguję się tylko na naszą bazę Rings of Gods. Ok? I teraz, jak widzicie, możemy sobie tutaj z strzałkami możemy zmieniać pewne, przeglądać, co możemy tu dodać. Post data www.form. O, to mnie interesuje. I to się nazywa form. Dorzucamy dane pewne. I teraz yield return page. Teraz nasz yield poczeka, aż wczyta się strona. I może tak, debug log page tekst. Ma nam wyświetlić tekst, jaki się zwrócił. I pewna dosyć ważna uwaga. Otóż CBA ma to do siebie, że wyświetla reklamy. I te reklamy również będą się pojawiały przy skryptach, które próbujemy wywołać. To będzie skrypt, coś tam, coś tam, coś tam. Otóż, specjalnie do tych filmów musiałem wykupić zdjęcie tych reklam, to tam koszt 5 zł miesięcznie bodajże. I wtedy dostajemy to, co chcemy, czysty kod. Pokażę wam, o co chodzi. Otóż, aha, w ogóle tego nie wywołuję. Przy kliknięciu zaloguj się, musimy wywołać start coroutine. I napisać nazwę metody login. www. Niech się ta funkcja zacznie wykonywać. Ta metoda. Ok. Uruchamia się nam. No i zaloguj się. User doesn't exist. Powinno mi wywalić access denied, ponieważ żadnych danych nie podałem. Ok, ale to i tak traktuję, że jakieś podałeś dane, ale puste. Zróbmy teraz tak. Czyli widzicie, tu wyrzuca mi te błędy, które były w skrypcie PHP. Czubeka 2. User istnieje, ale złe hasło. Hasło. Ok. Podajemy hasło z bazy. Mamy 1. Wyrzuciło nam 1. Może zróbmy sobie takie coś jak private string. Error. String empty. Tutaj zróbmy sobie, jeżeli error jest różny, string empty, wówczas GUI layout label error. Ok, i to niech mi się przypisuje do errora. Page, tekst. Ok, to mi będzie przypisywało i wyświetlało na dole, jaki jest błąd, dlaczego to się nie chce wykonywać. Wrong password. Wrong password. User doesn't exist. Tak, jak widzimy, fajnie to działa. Tutaj już wywali mi ID. No dobra. Jak to przechwycić? Jak widzieliście, tutaj nadałem sobie typ tej zmiennej integer, czyli oczekuję integera, jednak jeżeli spróbuję tekst przerzucić na integer, to mi się zrobi piekło. Dlatego też spróbujemy, sprawdzimy, czy to jest tekst, czy też już liczba, nasze ID, ponieważ tak właśnie będę rozróżniał, czy jest to już poprawnie zalogowane, tak otrzymano ID, czy wywaliło jakiś błąd. Zatem, zróbmy sobie tak. Bool.
Login. Równa się. I teraz tak, tu mamy bool, czyli true lub false. Int. Try parse. Spróbuj przekonwertować. Jeżeli ci się uda, to spoko. Jeżeli nie, to zwróci nam ten login fałsz. Otóż, spróbuj parse. Ale co chcemy próbować przerzucić na integer? Jest to page text. I out, tak jak w raycastie, do jakiej zmiennej ma być przekazane i jeżeli to faktycznie jest liczba? Do id. Dlaczego tu jest out? Dlatego, że jak widzicie, tutaj mamy boola, czyli to może tylko true lub false, 0 lub 1. Natomiast out id będzie tak, udało się, no to wtedy sobie przypiszę. Ale funkcja i tak zwróci tak, tak lub nie, prawda? To jest właśnie takie dosyć fajne i dosyć ciekawe jest do ogarnięcia. I teraz tak, będziemy sprawdzali. Jeżeli login, w przeciwnym wypadku, i tutaj tak. Ok, w przeciwnym wypadku pokaż mi błąd, a jeżeli zaskoczy, application load level pretio. Oj, nie to. Ok, cacy. Sprawdzamy. Jak tu pokazać te prywatne zmienne, mnie to zastanawia. No widzicie, no jak nie trzeba, to zaskakuje. No nic, trudno. Czubeka 2. Zaloguj się. O, wrong password. Nie udało się. To jest jakiś tekst, nie udało się przekonwertować na stringa. Nie no, serio? No proszę bardzo. Zapomniałem hasła. Być nie może. Zróbmy to trochę inaczej. Sprawdźmy, czy w ogóle login się powiódł. Na początku ustawiamy, że jesteśmy niezalogowani. I tutaj zrobimy sobie następujący myk. Jeżeli not logged, ok, wówczas to niech się wykona. Czyli pokaże nam się. A jajaj, za wcześnie. Pokaże nam się cały formularz logowania, prawda? W przeciwnym wypadku niech się nie pokaże nic, prawda? Tutaj również sobie w starcie upewniamy się, że logged równa się false. Jakby jakimś cudem komuś się udało to zmienić. I teraz tak. No ładnie. Teraz sprawdźmy. O, wróć. Tutaj. Logged równa się true. Może po prostu w IE numeratorze nie mogę wywołać ładowania poziomu. Tak też może być. Dopiero niedawno zacząłem z nich korzystać, więc... Aha! Widzicie. Zatem stwórzmy sobie zwykłą funkcję. Albo... Nie tak. Logged true. Gdzieś tu powinniśmy mieć update, który będzie sprawdzał, jeżeli... Logged. Nie to. Load level.
Pretio. Ok, w ten sposób, jeżeli tylko wykryje, że stan się tego zmienił, załaduje nam się poziom. Ciach. Pretio. Może to trzeba jakoś, kurde, w buildzie zaznaczyć albo coś. No niezły cyrk. Debug, log. Sprawdźmy w ogóle, jak wygląda to. Loget. No jak widzicie, to nam przechodzi, to nam się loguje. Ale nie chce nam się wczytać poziom. False, false, false. True. I strasznie wolno to idzie, czyli coś się wczyta. Tak, wczytało się, tylko że Czuba jest ślepy. I nie usuwa tła. Okej. Czyli widocznie stamtąd też zadziałało. To wywalmy i zróbmy to trochę inaczej. To też wywalmy, to też wywalmy, to jest nam niepotrzebne. A nie, to się przydało akurat. To jeszcze wstecz, wstecz, ok. Log it true. I teraz tak. Application load level. Wczytajmy ten level. Pretia, ok. I stop. Stop coroutine, login, www. Niech się przestaje wykonywać ta funkcja. Teraz zadziała. Sorry, że się tak trochę zamotałem, ale tak dziko wyszło. Ta-dam! Ta-dam! Dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że to wam się przydało i przyda wam się dalej, a tutaj mamy już pewne modyfikacje, pewne zmiany. Mianowicie system targetowania jest już coraz bliższy realizacji. No, zatem to będzie motyw przewodni kolejnej części Rings of Gods. Tym razem dzięki za uwagę i do następnego.